pasuje! Titus, wokalista As Drinkers. Pośladki bardziej wypięte do tyłu. Bardziej i jedna noga do przodu. Okej! Okay, pasuje! To naróbcie wrzasku! Okej! Okay. Byliśmy na juwenaliach w Łodzi. Prowadziliśmy tę jakże sympatyczną rodzinną imprezę porównywaną do pikników rodzinnych w Zabierzowie. Okej! Okay. Okej, okay, Titus. W tym roku na przykład grał As Drinkers. Tak, grał. I to jest koncert, który zapamiętamy najbardziej, ponieważ tak, choreografia pana Titusa była jedną z najbardziej rozbudowanych choreografii, jakie w życiu widziałem. Gość stał... Nie, ja nic nie mam do As Drinkers, od razu chciałem powiedzieć. Jest metal, ktoś lubi, słucha, spoko. On naprawdę śpiewał mocno, a on się w ogóle nie ruszał przed tym mikrofonem. On miał wypięte pośladki do tyłu, tak bardzo opinające, skórzane, te pośladki bardzo skórzane ładne. Spodnie opinały. Bardzo ładnie. Śpiewał. From the beyond of the doom. W piątek startujemy z nowym programem na orangemusic.pl. To wszystko będzie promowane, to wszystko będzie zapowiadane, to wszystko będzie pokazywane. Będziecie na bieżąco z tym procesem produkcyjnym. Natomiast już dzisiaj chciałbym powiedzieć, że w piątek ruszamy. Chciałbym, żebyście tam byli. A jeśli ktoś się zastanawia, to wróciliśmy cali i zdrowi z Łodzi, było fantastycznie. Pasuje! Bardzo nam pasowało, bo fajnie było. Okej! Okay! Mamy dzisiaj dwa tematy. Jeden jest o pracoholizmie, drugi jest o Stevenie Seagalu. Dlatego rozpoczynamy od tego poważniejszego. Steven Seagal! On obecnie przebywa w Rosji, tak? Tak. Pan Dmitrij Rogozin, to jest wicepremier Rosji, zastanawia się, czy nie zatrudnić Stevena Seagala jako twarz rosyjskiej zbrojeniówki. Zajebisty pomysł. Żeby reklamował rosyjski przemysł uzbrojeniowy na świecie. Liberator, Niko, najlepsze filmy akcji lat 90. i 80. Mi się Steven Seagal kojarzy tylko z wbijaniem sobie tych takich giełek, które dają dym. Ale Steven Seagal, jako twarz rosyjskiej zbrojeniówki, czaisz jakby siedział w takim czołgu, Putin stoi, wiesz, wszyscy salutują, a ty w tym czołgu taki Steven Seagal. W takiej tej czapce, wiesz, pilotce. Hemofon. A jakby Steven Seagal miał rozbroić głowicę nuklearną, jakby to zrobił? Zielony. To jest głupie, bo na filmach zawsze są kabelki, a w rzeczywistości nigdy nie ma kabelków na płytkach. Oczywiście, że są. No to skąd to wzięli? I zawsze w rzeczywistości na bombach jest taki jebitny zegar, który odlicza. Tak, zawsze. Czemu? 5, 4, 3, 2. Zanim przejdziemy do drugiego tematu, szybko kolejne ogłoszenie, tak jak mówiłem dzisiaj, odcinek ogłoszeń. Zbieramy wciąż pieniądze na akcję charytatywną 4 dżentelmenów. Lekko stronicze TV, / akcja. Koszulki sprzedają się fantastycznie, bardzo się cieszymy, tak, bo przesyłacie tam kolejne zdjęcia. Gentlemen, nawet woman. W Łodzi byli widzowie, którzy mieli, którzy mieli koszulki z tym logo, więc bardzo się cieszymy, noście je dumnie. 1 lipca, na koniec akcji, przygotowaliśmy sobie coś ekstra. Coś ekstra. To, więc... jest tak, to będzie licytacja czegoś fajnego. Ja powiem. Co 10 Polak jest pracoholikiem, nie alkoholikiem, jak mogłoby się wydać, bo Polak nie, to się naturalnie kojarzy, słowo Polak się kojarzy ze słowem alkoholik, ale pracoholikiem. Wynika z badań CBOS-u, że co 10 Polak jest pracoholikiem i to nie jest tak, że pracuje od rana do wieczora, tylko po prostu żyje cały czas w stresie. I uwaga, słuchajcie, bo tutaj są objawy pracoholizmu. Ciągłe bóle głowy i wrzody żołądka i to wszystko wynika z ciągłego stresu i presji. Bo to jest takie chyba naturalne, że w Polsce pracoholizm się upowszechnia, bo Polska jest jednym z tych krajów, które mają najdłuższy czas pracy w Europie, albo jeden z najdłuższych, albo najdłuższy. Bezrobocie utrzymuje się na wysokim poziomie, to dlatego, że szara strefa nie jest monitorowana na tyle dobrze, więc tak naprawdę to bezrobocie jest dużo, dużo niższe, bo bardzo dużo ludzi robi coś na lewo, więc, a oni też się zaliczają do pracoholików, ponieważ trzeba się troszczyć o swoją pracę. Nie? Coś takiego jak sprzedawanie narkotyków, tak na lewo? W ogóle pracoholizm skąd się bierze? Uwaga, to jest potrzeba radzenia sobie z silnym tym napięciem emocjonalnym. Czyli masz na przykład problem emocjonalny, to jesteś pracoholikiem. Ucieczka od problemów, kompleksów. Karol! Skupienie na karierze zawodowej daje złudne poczucie kontroli nad życiem. No właśnie, to jest bardzo ciekawe, nad czym się podnosi poczucie własnej wartości. To jest strasznie ciekawe. Mamy jakąś pracę, której się kurczowo trzymamy. Tej pracy dajemy wszystko, czyli właśnie wpadamy w pracoholizm, czyli spędzamy bardzo dużo godzin w pracy. I to daje złudne poczucie panowania nad własnym życiem, a w pewnym momencie i tak okazuje się, że ta praca to nie był cel życia. Często jest tak, że związki się rozpadają przez pracę. Oczywiście się rozpadają. Że ludzie pracują za dużo i nigdy gościa nie ma w domu, a tu dziecko już wyrasta i na przykład gość wraca do domu i nawet nie wie, że to jego dziecko
dziecko zna go repetycja. W Czechach. Czechy to jest kraj wybitnie ateistyczny i laicki jak na Europę. I w Czechach jest... A tak poganów? A poganie atakują. I w Czechach prawie połowa małżeństw się rozwodzi, czy też się rozwiodło. I ostatnio czytałem taki wywiad z ambasadorem Czech w Polsce i on powiedział, że to jest spowodowane między innymi tym, że był duży kryzys i bardzo często ludzie zmieniali pracę, no po 89, po upadku komunizmu i tak dalej. I to powodowało, że bardzo ludzie musieli się przemieszczać często w poszukiwaniu pracy, a to z kolei powodowało rozwody. Do tego jeszcze doszła ta laicyzacja cała społeczeństwa, która jest uwarunkowana jeszcze czymś zupełnie wcześniejszym. A tak pogan. I przez to u Czechów jest naprawdę potężny, potężny procent rozwodów. Ty jesteś dobrym człowiekiem. Jestem okej? Okay? Jesteś bardzo dobrym człowiekiem. Ale czy grałeś w piłkę nożną w Boże Ciało? Nie. No, a są tacy, co grali. Są tacy, co grali. Ale to już jest super straszne, to może nie wracamy. Nie, on nie jest takim strasznym. To jest what? 30 maja. No dokładnie. To 10 dni. No. To już jest suchar? No. Jeżeli nie krytyk robi o czymś filmik, no, znaczy, że to już jest suchar. Tak? Zgadzamy się w tej kwestii? Nie. No dobra, niech będzie. Zgadzamy się. Ja chciałem podsumować. Proszę bardzo. Piątek, nowy program. Tak. Będzie jeszcze licytacja czegoś bardzo, bardzo spoko. Wszystko jest oczywiście na lekkostończy TV/akcja i na Facebooku. Też czterech dżentelmenów przez DŻET. A tymczasem trzymajcie się i bądźcie lekkostronniczy! Pasuje! Pasuje! To naróbcie wrzasku!